W dramatycznej sytuacji zostawił swoich ukraińskich pracowników słupski przedsiębiorca remontowo-budowlany Robert Marcin B. Pracowali u niego jako fachowcy, murarze, tynkarze, malarze, dekarze, kafelkarze i tym podobne przy termomodernizacji przedwojennej kamienicy przy ulicy Wyspiańskiego 10 w Słupsku. Zleciła to jego firmie wspólnota mieszkaniowa tej posesji. Podpisano stosowną umowę z określeniem zakresu i rodzaju robót, należnością, jaką trzeba było uiścić po zakończeniu prac, które rozpoczęły się pod koniec stycznia 2020 roku. Prace wyznaczone im do wykonania trwały równe pół roku, czyli prawie do końca czerwca. Na początku lipca tracą ważność ich wizy pobytowe, a remont kamienicy ma dokończyć inna ekipa, która ma czas do końca sierpnia. Po wykonaniu zleconego im zakresu zadań i ich rozliczeniu, ukraińscy robotnicy mieli samolotem wrócić do swoich domów, przeważnie w powiecie kałuskim w województwie iwano-frankiwskim. Bilety mieli wykupione na piątek 26 czerwca 2020 roku na godzinę 6:40. Nie polecieli jednak, nawet nie wyjechali ze Słupska. Dzisiaj wielkie poruszenie na tym podwórku. Co tu się stało? Stała się rzecz bardzo przykra jako dla nas wspólnoty Wyspiańskiego 10, ponieważ mamy tutaj budowę w budynku. Część pracowników miała jechać do domu na Ukrainę, no i nie pojechali. 6:40 mieli samolot, nie zostały im wypłacone środki, są bez pieniążków. A jakie to są kwoty? Około 2 do 3 tysięcy dolarów. Na osobę? Na osobę. A dlaczego nie wypłacone zostały te pieniądze? Nie jesteśmy pewni, by pracownicy powiedzieli, że wykonawca przekazał informację, że nie wypłaciliśmy środków za remont budynku. Wspólnota wypłaciła 80% wartości kwoty. Czyli jaką kwotę? Około 360 tysięcy złotych. I nic nie spłynęło do pracowników? Pracownicy powiedzieli nam dzisiaj, że przekazano im wczoraj po 1000 zł. Czyli zdecydowanie za mało. A co na to wykonawca tego remontu? Pan wykonawca Marcin powiedział, że wypłacił wszystkie pieniążki pracownikom, ma na to dowody i nie wie, o co chodzi. Próbowały jeszcze panie dzisiaj się z nim skontaktować, żeby wyjaśnić sytuację? Ja go zaprosiłam tutaj, żeby przyjechał, że będzie telewizja, żeby była konfrontacja z pracownikami i z nami, bo my też zostaliśmy postawieni w świetle, że nie wypłaciliśmy pieniążków. A odebrał telefon i wie o tej sytuacji, która się w tej chwili dzieje? Dokładnie tak. Nagle sytuacja zaczyna się dynamizować. My także bezskutecznie próbujemy skontaktować się z przedsiębiorcą. W końcu wysyłamy mu SMS-a o następującej treści. Szanowny panie, jesteśmy w tej chwili na ulicy Wyspiańskiego 10 i kręcimy materiał na temat próby oszustwa i wyłudzenia. Za chwilę jedziemy z pana pracownikami do Państwowej Inspekcji Pracy oraz na policję zgłosić sprawę. Niestety nie odbiera pan telefonu. Chcielibyśmy dać panu szansę wypowiedzenia się w tej kwestii, bo mamy nadzieję, że to jest nieporozumienie. Proszę o pilny kontakt. Czekamy 10 minut. Telewizja Słupsk. Nie dostajemy jednak żadnej odpowiedzi, chociaż czekamy znacznie dłużej, bo w międzyczasie przecież rozmawiamy z członkiniami wspólnoty mieszkaniowej i z byłymi już pracownikami z Ukrainy. Nie mamy pojęcia, że właśnie rozkręca się totalna kołomyja w tej sprawie. Po stronie pracodawcy, w większości w sferze wirtualnej, gdyż tylko raz zdarzyło nam się z nim zetknąć w realu. Zdecydowaną większość dziwnych informacji, jakimi nas zasypuje, przesyłam mailem, SMS-ami bądź w końcu drogą telefoniczną. Niestety nie są to te najważniejsze informacje, w dodatku podpisywane wyłącznie przez niego, przez nikogo innego. Jak zatem traktować listę wypłat podpisaną tylko jego nazwiskiem? Nie wyraża zgody na publikację swojego wizerunku ani nazwy firmy. Zgodnie ze swoją wolą pozostaje zatem Robertem Marcinem B. Rozpoczyna się festiwal sprzecznych lub w żaden sposób niepotwierdzonych informacji. Wróćmy jednak na ulicę Wyspiańskiego 10. Ja jestem bardzo poruszona tym, jak można tak oszukać ludzi, którzy bardzo ciężko pracowali i rzetelnie pracowali. A to jeszcze do pani pytanie, o której godzinie pan Marcin się dowiedział o tej całej sytuacji i czy powiedział, że będzie? Dowiedział się, nie wiem, z pół godziny temu, że będzie telewizja na budynku, żeby przyjechał na konfrontację, ale powiedział, że musi jechać do Straży Granicznej, nie wiem po co, coś musi zgłosić. Wróćmy teraz do rozmowy z
paniami. Jak pani zdaniem pracownicy wywiązali się z tego zadania, czyli z tego remontu? Bardzo dobrze. Wspaniali chłopaki, naprawdę bardzo dobrzy ludzie. Wykorzystał ich chyba, nie wiem, nie wyobrażam sobie tego. Jak długo tu pracowali? Koniec stycznia. 20 któryś styczeń weszli tutaj z rusztowaniem panowie, ale tak naprawdę od 1 lutego w dzień, 6 dni w tygodniu bardzo ciężko pracują. Tymczasem pan Marcin uaktywnia się. Telefonicznie informuje przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej Wyspiańskiego 10, że w tej chwili nie może przyjechać, gdyż jest w placówce Straży Granicznej w Ustce. Powiadomiłam PGM o sytuacji, jaka nastąpiła tutaj, więc nasza pani zarządu Aleksandra Betto próbowała się do niego dodzwonić, napisała, że jest wyłączony telefon. Ale w końcu odzwonił pan, no i przekazała mu informację, jaka jest na budynku i pan Marcin do mnie odzwonił. I powiedział, że? Powiedział, że wszystko wypłacił pracownikom, że jest mu też przykro, tak jak i nam, że mamy się nie martwić, w poniedziałek wchodzi na budynek nowa ekipa. A stara do ziemi? Nie wiem, powiedział, że jest jemu bardzo przykro, bo on ma wszystkie dokumenty, że wypłacił tym ludziom pieniążki. I ja mu powiedziałam, że po prostu i my jako wspólnota jest nam bardzo przykro, czujemy się oszukani, zażenowani taką sytuacją, że tu przychodzą pracownicy i płaczą. Po prostu płaczą, bo chcą wrócić do domu, chcą dać pieniądze rodzinie, która czeka tyle miesięcy i nie mają. Dlaczego tak się stało, że pieniądze niby przelane, a wy nie otrzymaliście pieniędzy i teraz jesteście zablokowani? W zasadzie już samolot sobie poleciał, a wy pracowaliście między innymi dla własnych rodzin. Nie wiem, czemu tak się stało. Trzeba pytać się Marcina Roberta. Wszystko było w porządku, 2 lata pracowałem na niego, wszystkie pieniądze dawał. A teraz tak się stało. Wszystkim nie dodał. Po 2000 dolarów. To znaczy, że to jest pierwszy raz taka sytuacja? Tak, pierwszy raz tak. Pierwszy raz taka sytuacja. Wcześniej były jeszcze sytuacje, że nie dodał 3500 złotych. Jeżeli ja wrócę, to mnie odda. I oddał. A teraz więcej nabiegła suma. Teraz nie udaje. Pani Sylwia dostaje w tym czasie informację od pana Marcina B., że chce on w Straży Granicznej anulować pozwolenia na pracę, jakie posiadają jego ukraińscy fachowcy. Pozwolenia wydał wojewoda pomorski, więc Straż Graniczna nie ma tu nic do roboty. Tym niemniej pan Marcin B. taką właśnie informację przesyła. Jak twierdzi, potem chętnie skonfrontuje swoje racje i dowody z relacjami swoich byłych pracowników z Ukrainy oraz twierdzeniami przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej. Łączy się z nami jeszcze kilka razy. W którymś z kolejnych telefonów oświadcza, iż Ukraińcy pracowali źle, często łapał ich w tak zwanym stanie po spożyciu, na remontowanym obiekcie są niedoróbki, które on musi naprawić za własne pieniądze, poza tym okradli jego mieszkanie, w którym mieszkali w okresie zatrudnienia w jego firmie. Później będzie to dewastacja, a nie kradzież. Jeszcze później będzie to zniszczenie samochodów i sprzętu. I tak Kołomyja coraz bardziej się rozkręca. Śle SMS-y, że Ukraińcy kłamią, chcą wyłudzić od niego nienależne pieniądze za pracę, której nigdy nie wykonywali, więc on się oszukać nie da. Kazał im tu rusztowanie rozkładać, 3 dni później kazał im zwijać rusztowanie tam. Tam też mają bardzo złą opinię o nim. Pan Marcin przekazuje mnóstwo sprzecznych informacji, ale ani jednej nie popartej twardymi dowodami, a przede wszystkim tymi najważniejszymi umowami o pracę, podpisanymi przez obie strony oraz w podobny sposób akceptowane karty pracy. Ukraińscy pracownicy prowadzili takie na własny użytek, a wszystkie wskazane tam godziny pracy zgodnym chórem potwierdzają mieszkańcy Kamienicy przy ulicy Wyspiańskiego 10. W końcu wraz z Ukraińcami jedziemy do Państwowej Inspekcji Pracy w Słupsku. Niestety procedury obowiązujące w inspektoracie nie zezwalają na filmowanie wnętrza i pracowników tej instytucji bez zgody zwierzchności wojewódzkiej. Szef delegatury udziela nam jednak pomocy w składaniu odpowiedniej dokumentacji, co trochę trwa. Pokrzywdzonych Ukraińców jest 7, a nie wszyscy posługują się alfabetem łacińskim, więc czasem musimy przekładać cyrylicę na litery łacińskie. Niespodziewanie odezwał się pan pracodawca i zapowiedział, że jedzie do Urzędu Pracy, gdzie właśnie jesteśmy z ukraińskimi pracownikami, którzy nie otrzymali wynagrodzenia, całkowitego wynagrodzenia, bo tylko w części. Pan pracodawca wcześniej podobno informował ich, że nie wypłaca im całkowicie pieniędzy, dlatego że zniszczyli jakieś mieszkanie, czemu oni całkowicie zaprzeczają, że nie wykonali prawidłowo niektórych prac. W związku z tym on musiał to pokrywać koszty tych poprawek.
i tak dalej, i tak dalej. Zaprzeczają temu mieszkańcy i członkowie wspólnoty mieszkaniowej Wyspiańskiego 10. Czekamy na pana pracodawcę. Zapowiedział mniej więcej 15 minut temu, że jedzie do Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie my właśnie jesteśmy i oczekujemy na tę konfrontację z jego byłymi już pracownikami. Najgorsze jest to, że im się kończy wiza 3 lipca. Będą musieli opuścić granicę Rzeczypospolitej, jak również nie mają gdzie mieszkać, dlatego że pozbawił ich w tej chwili miejsca zamieszkania. Czekamy, nie wiem, czy się doczekamy. I nie bardzo wiadomo, w jakim celu on jedzie do Państwowej Inspekcji Pracy, dlatego że to oni mają prawo mieć pretensje o niewypłacone należności, a nie on. Może chce ich oskarżyć o jakieś nieprawdziwe informacje, opodawanie nieprawdziwej informacji. Zobaczymy, jeżeli się doczekamy, będziemy informować. Niestety nie doczekaliśmy się, nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni. O całej sprawie dowiedziała się prezydent miasta pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka, która spontanicznie zaprosiła do ratusza obie strony, gdyż kamienica znajduje się w zasobach miejskiego administrowania. Przybył też pan Marcin B. Jednak z góry zastrzegł, że nie ma przy sobie potrzebnej dokumentacji, ale na pewno mają w domu. Karty pracy sporządzone przez stronę ukraińską uznał za niewiarygodne, chociaż członkowie wspólnoty mieszkaniowej potwierdzali ich prawdziwość. Zaprzeczali także twierdzeniom pana Marcina, jakoby niektórzy z cudzoziemców pracowali pod wpływem alkoholu. Pani prezydent, jako wieloletnia dyrektor szkoły i wiceszefowa jednej ze słupskich firm transportowych, doskonale znająca obowiązujące przepisy kadrowe, pytała przede wszystkim o umowę o pracę. I usłyszała zaskakującą odpowiedź, iż pracodawca nie ma ich przy sobie, a w ogóle to są umowy o dzieło, a nie o pracę, chociaż w zaproszeniu widnieje gwarancja umowy o pracę na czas określony. Pani prezydent uznała rozmowę w tej poważnej sprawie za niepoważną i wyszła. Dzięki naszej mediacji pan Marcin stwierdził, że dogada się ze swoimi pracownikami, co zresztą także radziła mu pani prezydent. Jak się dowiedzieliśmy potem, zamiast zaległego wynagrodzenia w wysokości od 5,5 tysiąca do 12 tysięcy złotych na głowę, zaproponował im najpierw po 1000 złotych, a po ich odmowie po 3 tysiące, na co również się nie zgodzili. Ukraińcy wyjechali do domów. Skończyła im się wiza. Sprawą po stronie pracowników na naszą prośbę zajęła się jedna ze słupskich radczyń prawnych, specjalizująca się w prawie pracy. Pan Marcin przesyła nam kolejne dokumenty z własnym li tylko podpisem oraz zawiadamia o fakcie zawiadomienia przez niego różnego rodzaju służb specjalnych w kwestii Ukraińców. W naszym rozumieniu Kołomyja zamieniła się w paranoję, ponieważ ciągle nie ma tych podstawowych dokumentów, które ponoć są w domu. O epilogu tej sprawy poinformujemy Państwa natychmiast po jej rozwikłaniu.